Dzień dobry. Gościmy dzisiaj w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bobolicach. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Henryk Okarma, członek Rady Narodowej Instytutu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autor wielu publikacji naukowych i książek. Canis lupus, wilk szary. Wokół tego w zasadzie przecież szlachetnego zwierzęcia narosło wiele mitów, a jest to przecież zwierzę niezwykle społeczne, a wręcz naśladujące zachowania ludzkie. Jest pan autorem książki Wilk, w której pan obala mity, posługując się faktami. Tak, dzień dobry, witam pana, dzień dobry państwu. To znaczy, to jest książka, która jakby pokazuje całą biologię, ekologię tego gatunku. I przy okazji oczywiście no, w momencie, kiedy mówi się o faktach, to można powiedzieć, że obalamy mity. Oczywiście nie, jakby sensem tego nie jest samo obalanie mitów, ale jakby przy okazji pokazujemy realny gatunek. To, co pan powiedział, że jest to zwierzę w jakiś sposób ważne społecznie, interesujące. Amerykanie nawet mówią na niego Canis lupus politicus. Czyli to jest jakby gatunek, który budzi kontrowersje i jest przedmiotem różnego rodzaju sporów politycznych, co obserwujemy również i w Polsce. W okresie powojennym wilk niemal został wytępiony w Danii, w Szwecji. Skąd to się wzięło? Skąd opinia, że wilk jest zwierzęciem generalnie źle postrzeganym? Wracając jeszcze do pana pytania, to znaczy on został wytępiony właściwie w większości Europy Zachodniej kompletnie. U nas w Polsce po II wojnie światowej był to gatunek, na który polowano, nazwijmy to, z pełnym przyzwoleniem rządowym. Nawet była specjalna akcja wilcza i w latach 50., 60. właściwie ta populacja wilka w Polsce została ograniczona do naprawdę minimum. Dlaczego? No, dlatego, że jest to drapieżnik. Zawsze panowało przekonanie, że on jest groźny dla człowieka. Do tego się na pewno przyczyniała sprawa paniki, którą wzbudzała wścieklizna. Mówienie o tym, że wściekły wilk, to już od razu wiadomo było, że społeczności lokalne podchodziły do tego w określony sposób. No i druga rzecz, która jakby bardzo jest niemile odbierana, to jest to zwierzę, które jednak żywi się dzikimi zwierzętami łownymi, które są przedmiotem zainteresowania myśliwych. Czyli tutaj mamy drugą bardzo istotną kwestię, a trzecią, no to wilk nie rozróżnia między ofiarami naturalnymi, a ofiarami, które są zwierzętami hodowlanymi. Czyli owce są równie dobrym dla niego zdobyczą, jak i jelenie. Czyli zabijanie zwierząt hodowlanych już jest kolejnym punktem, no, w tym takim negatywnym wizerunku tego gatunku. I tu jest niewątpliwie jakby ta jego działalność sprawiła, że powiedzmy właśnie po II wojnie światowej on był tak niezwykle silnie prześladowany. Potem mamy już taki okres, powiedzmy, budzenia się pewnego rodzaju świadomości przyrodniczej, świadomości ekologicznej społeczeństwa, chociaż tego słowa ekologicznej nie lubi, ale często się go stosuje. No i potem mamy już taki okres, powiedzmy, gdy został uznany za, powiedzmy, taki gatunek charyzmatyczny w ochronie przyrody, no i wchodzimy w ten okres taki współczesny, kiedy właściwie jest uznany za jakby taki symbol ochrony przyrody. Generalnie wilk nie powinien stanowić dla środowiska łowieckiego konkurencji, ponieważ jest faktycznie selekcjonerem chorej, chromej zwierzyny. To znaczy, tutaj mamy jakby dwie płaszczyzny, na których warto tą sytuację rozważyć. Pierwsza sprawa to jest ta, że wilki rzeczywiście sporo tej zwierzyny łownej zabijają. Czyli jeżeli mamy myśliwych, którzy patrzą tylko pod kątem widzenia ekonomicznym, czyli koło łowieckie jest jakby małym przedsiębiorstwem, ma swoje wpływy, ma swoje wydatki, to się wszystko musi zbilansować. No jeżeli teraz policzymy, co my wiemy z badań naukowych, ile wilki zabijają, jeżeli to się przeliczy na czyste pieniądze, to jest po prostu strata gospodarcza. Czyli jeżeli mamy kogoś, kto tak patrzy stosunkowo wąsko, pan pytał raczej o rolę, nazwijmy to, przyrodniczą tego gatunku, tak? I tutaj oczywiście, że jest tak, że drapieżnictwo, a wilk jest drapieżnikiem, jest bardzo silnym czynnikiem doboru naturalnego, czyli musi tak być, o czym zawsze mówię i piszę, że wilki usuwają z populacji
częściej pewne kategorie ofiar, czyli wiemy, że to będą te osobniki chore, to będą te osobniki osłabione, ale mamy sytuację taką, na którą też warto zwrócić uwagę, że jeżeli tych ofiar będzie bardzo dużo, a często mamy taką sytuację w naszych lasach, że jeleni jest mnóstwo, to ta działalność jakby selekcyjna, sanitarna wilka będzie troszkę osłabiona, ponieważ on już ma większą paletę potencjalnych ofiar do wyboru i niekoniecznie już musi trafiać na te osobniki najsłabsze. Tych ofiar jest na tyle dużo, że również może trafić te osobniki całkiem silne, tak? A jeżeli na przykład jeszcze, nie daj Boże, zabiją wilki jakiegoś dobrego byka, jelenia, z pięknym porożem, no to już w ogóle mamy w tym momencie wśród myśliwych ogromny ferment, bo od razu nam się jakiś rodzi kolejny mit, że zabijają te najsilniejsze. Przy czym wydaje mi się też, to jest tylko naturalnie moje widzimisię, że wilk jest na tyle skryty, na tyle skrycie prowadzi swój tryb życia, że mało znamy jego sposoby zachowania, mowę ciała, sposób, w jaki atakuje, prowadzi polowania, bo watacha wilcza jest w pewnym sensie zhierarchizowana, prawda? Tak jest. To znaczy tak, wracając do początku pana pytania, to jest tak, że o wilkach tak naprawdę wiemy bardzo dużo. Z badań w niewoli wiemy już właściwie wszystko na temat właśnie zachowań socjalnych, jak to się wszystko kształtuje, to już jest rozpracowane. To jest jakby druga sprawa, naprawdę od właściwie w Ameryce Północnej to już jest 40 lat bardzo intensywnych badań nad tym gatunkiem. Myśmy w Europie również poszli tą ścieżką. Kiedy badamy zwierzęta występujące na wolności, stosujemy najnowsze technologie, stosujemy nadajniki satelitarne, które mówią nam, jak te wilki się przemieszczają, jak są aktywne, prawda? To wszystko wiemy, tak? Do tego dochodzą współczesne badania genetyczne, także wilk ma coraz mniej tajemnic tak naprawdę w tej chwili przed nami. I potrafimy jakby zrozumieć w pełni jego biologię. Oczywiście coraz więcej też wiemy na temat interakcji między wilkami a ich ofiarami, co jest też od początku naszej tutaj rozmowy o tym wiemy. I właściwie tajemnic jest coraz mniej, ale to wcale nie oznacza, że mamy mniej problemów z tym gatunkiem, w sensie takim, nazwijmy to, społecznym, że jeżeli rzucimy temat wilk gdziekolwiek, to on budzi nieprawdopodobne kontrowersje, prawda? Dlaczego? Od razu mamy ten taki podział. No, myślę, że w dalszym ciągu mamy sytuację taką, że znaczy, tu by to należało jakby podzielić, kilka płaszczyzn bym wydzielił. Pierwsza sprawa to jest jakby podział społeczeństwa, nie tylko naszego. Ja myślę, że wszędzie, gdzie występują wilki, mamy dokładnie ten sam podział. Mamy grupę ludzi, którzy są daleko od wilka i daleko od realnych problemów w terenie. Tak naprawdę to są społeczności miejskie, generalnie rzecz biorąc, które w bardzo taki idealistyczny sposób patrzą na wilka. To jest dla nich symbol generalnie ochrony przyrody, symbol dzikości, symbol pierwotności. Jest pięknym zwierzęciem, inteligentnym zwierzęciem niewątpliwie, czyli jakby ta część społeczeństwa ma taki obraz, taki wystylizowany tego gatunku i po prostu uważają, że jakby nie możemy tak naprawdę, my jako myśliwi, nie powinniśmy na przykład tym gatunkiem zarządzać, nie powinniśmy na niego polować, ponieważ to jest taki absolutny symbol wartości, w które wierzą. Ale jednocześnie oni są dosyć oderwani od realiów, nazwijmy to, takiego życia codziennego. Jeżeli byśmy poszli w kierunku społeczności wiejskich, małe miasteczka, ludzie, którzy mają, powiedzmy, nie wiem, hodowlę gdzieś w terenie i tak dalej, od razu mamy zupełnie inny pogląd. Ci ludzie, generalnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że oni nienawidzą wilka. Oni by powiedzieli tak, okej, tylko nie tyle. Nie taka działalność tego wilka, czyli oni mają zupełnie inne spojrzenie na tego wilka, niektórzy bardzo negatywne. Niektórzy mówią, okej, niech ten wilk będzie, tylko na przykład nie w takiej liczebności, nie z takim efektem. Czyli ten podział, po pierwsze, to jest kwestia tego, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jesteśmy bliżej realnych problemów z tym wilkiem, wiemy, co się dzieje, wcale nie jesteśmy tak pozytywnie nastawieni do gatunku. Społeczności miejskie, daleko, bardzo pozytywnie nastawieni, prawda? Do tego mamy oczywiście w społecznościach wiejskich mamy hodowców, właścicieli drobnego inwentarza i z reguły tam jest jakby więcej
więcej myśliwych, czyli ludzi tak. związanych z terenem. Ja myślę, że to jest główny powód. Wspomniał Pan o liczebności watahy wilczej, a czy to nie jest to tak, że naturalnie w watasze wilczej jest tak zwana para alfa i samica wadera, która widzi, że jest za duże stado, ogranicza to stado w ten sposób, że nawet wstrzymuje ruje, na 2 lata potrafi wstrzymać? Nie. Od razu powiem nie. To znaczy, nie jest to działalność absolutnie świadoma. To znaczy, samica w każdym gatunku jakby chce rozmnażać się co roku i przekazywać swoje geny, jak największą liczbę genów do pokoleń, prawda? Do kolejnego pokolenia. Ma Pan rację w 100%, że to jest tak, chociaż te nasze dane biologiczne te zaczynają się ostatnio zmieniać, ale generalnie ciągle przyjmujemy coś takiego, że w tej grupie rodzinnej, czyli w tej watasze, w tej grupie wilków, mamy rzeczywiście tą parę osobników dominujących, czyli samca i samicę, nazywamy to parą dominującą albo parą alfa. I właśnie jest regułą, zwykle jest coś takiego, że to ta jedna samica w grupie się rozmnaża. Tam może być więcej tak. samic zdolnych do rozrodu, ale ta jedna się rozmnaża. I nie ma, to co Pan powiedział, to jest takie trochę myślenie ludzkie, prawda, że jest nas za dużo, w związku z tym ograniczamy. Nie ma czegoś takiego. Ten mechanizm działa poprzez interakcje społeczne i poprzez zapas pokarmu. Tak? Czyli samica rodzi młode, ale te młode trzeba wykarmić. Czyli w pierwszym okresie samica przebywa tylko przy młodych, karmi je mlekiem, ale w tym czasie samiec musi polować i musi zaopatrzyć w jedzenie samicę. Dopiero ta samica wtedy wyprodukuje mleko, tym mlekiem w początkowym okresie żywią się młode. Potem oczywiście, jak młode są już ciut większe, w tym momencie samica dołącza do samca, próbują razem już polować i obydwoje przynoszą jedzenie młodym. Raczej rzadko się zdarza sytuacja taka, którą gdzieś tam w literaturze słyszymy, że mamy jeszcze jakichś tam pomocników, prawda, że to cała grupa jakby pomaga w wychowywaniu młodych. Taka rzecz się zdarza wtedy, kiedy pokarmu jest mnóstwo, ale najczęściej tego pokarmu nie ma aż tyle, czyli to, co Pan mówił o tym ograniczeniu liczebności, to się dzieje raczej w ten sposób, że tak, po prostu ta para rodzicielska nie jest w stanie przynieść tyle pokarmu tym młodym, żeby one wszystkie przeżyły. Bardzo często mamy taką biologiczną jakby prawidłowość, że około 50% szczeniąt w miocie ginie z głodu, generalnie z głodu albo w konsekwencji jakichś tam chorób, które są konsekwencją głodu. Czyli rodzi nam się 8-10 szczeniąt, a potem jak mamy zimę, pierwszą zimę życia, mamy 3-4, czasami 5. Są wyjątki również oczywiście więcej, ale to stanowi jakby ten. Czyli to ograniczanie efektywnej wielkości miotu następuje poprzez brak możliwości dostarczenia pokarmu. Natomiast nie jest to jakby działalność taka troszkę zaplanowana i która sprawia, że aha, możemy coś sobie tam tak. Czyli jak reguluje to natura. Reguluje natura, a nie regulują raczej takie, nazwijmy to, pewnego rodzaju świadome jakby decyzje na poziomie tej samicy czy samca. Nie, czegoś takiego nie ma. Panie profesorze, chciałbym jeszcze, żeby Pan przybliżył naszym telewidzom, bo i ja jestem ciekawy, jak to wygląda, ponieważ taka watacha wilcza ma wiele cech, które przejawiają ludzie. To znaczy, gdy wadera wychowuje młode, samiec, czyli basior, przynosi jedzenie i dla matki, i dla młodych. Tak, tak. Później młode dorastają szczeniaki, prowadza je, uczy je pić wody, znajdywać wody, polować je uczy. Czyli takie bardzo socjalne zachowania. Tak. Wilk rzeczywiście jest jednym, tutaj jeżeli spojrzymy na inne duże drapieżniki nasze, czyli niedźwiedzia, którego mamy gdzieś tam na południu, rysia, który też występuje, rzeczywiście jest drapieżnikiem o bardzo silnych więzach społecznych, prawda? Te więzy społeczne się w różny sposób wyrażają. Wiadomo, że w ramach tej wilczej watachy mamy osobniki, które mają wyższy poziom w hierarchii, to są ta para alfa, potem jest ta grupa osobników średnich w kategorii i mamy te osobniki o najniższej strukturze socjalnej. Ta struktura socjalna jakby potem odbija się na przykład w sposobie polowania, w sposobie żerowania, aktywnością grupy rządzą te osobniki w czubie, te najbardziej dominujące. Mamy oczywiście również, jeżeli zostanie upolowana zdobycz, to również to się dzieje dokładnie w taki sam sposób, że największe korzyści ze zdobyczy mają osobniki najwyższe w hierarchii, a paradoksalnie te osobniki najmłodsze
To jest troszkę inaczej niż w naszych rodzinach, gdzie my najczęściej, prawda, pierwsze z posiłku korzystają dzieci, tam jest troszkę inaczej, to jest wszystko odwrotnie i na końcu, tak? Czyli to jest bardzo tak silnie poukładane. Do tego dochodzi drugi czynnik socjalny, czyli jakby relacje między poszczególnymi grupami. Z kolei grupy w stosunku do siebie są dosyć silnie agresywne. Tam jest bardzo silny terytorializm, czyli jeżeli by wilki z jednej grupy spotkały się z wilkami z drugiej grupy, potrafią się zabijać. Bo to jest nawet. Też tak, że wilki posiadają swoje terytorium. Dokładnie. I je oznaczają i nie tolerują innych. W związku z tym ten terytorializm jest naprawdę niezwykle silny. Tak? To, co pan powiedział o tych zależnościach, te zależności socjalne są naprawdę bardzo silnie rozpracowane. To znaczy rzeczywiście jest tak, że te młode osobniki zostają nauczone przez rodziców sposobu polowania. Tak? Wiemy z literatury nawet, że rodzice potrafią jakby przekazać wiedzę młodym, która ofiara przez daną watahę jest bardziej preferowana w stosunku do innej. I to jest rzecz, której się jakby młode osobniki uczą, uczą się sposobu polowania. To jest do pewnego stopnia pewna równoległa rzeczywistość, tak trochę z naszą. Można powiedzieć, jeżeli pan powiedział o tych silnych więzach socjalnych, w 100% się zgadza. Jest jeszcze coś takiego, tak, że watasze, para alfa, posiadając ileś szczeniąt, one rosną, wzrastają wraz z watachą. Jest pewien system hierarchiczny, ale gdy jest tych wilków za dużo, basior, czyli samiec w parze alfa, przegania te młode wilczęta, bo są zagrożeniem. Nie jest do końca tak. Też to jest mechanizm, istnieje mechanizm jakby stabilizacji liczebności tej grupy i ograniczenia jej liczebności, ale on działa w inny sposób. To nie jest agresja samca, tylko to są dwa mechanizmy, które wspólnie sprawiają, że młode wilki opuszczą tą grupę. One opuszczają tą grupę, niektóre nawet jeszcze wcześniej niż osiągną pierwszy rok życia, niektóre potrafią nawet do piątego roku życia przebywać z parą rodzicielską i jeszcze powiedzmy tam są. Są dwa mechanizmy, które sprawiają, że taka rzecz się dzieje. Pierwsza to jest konkurencja o pokarm, czyli jeżeli grupa wilków upoluje zdobycz, to istnieje również hierarchia jedzenia, czyli te najpierw te najważniejsze, potem te średnie, a potem te najmniej ważne. I teraz sobie proszę wyobrazić sytuację, że wilki polują na jelenia. Jeżeli polują na jelenie, wystarcza dla wszystkich, prawda, po kolei. One wszystkie będą po kolei jadły i to wystarczy. Ale jeżeli będą polowały na sarny, sarna to jest wystarczająca ilość jedzenia dla dwóch wilków najczęściej, tak? Czyli te pozostałe już nie jedzą. Panie profesorze, proszę powiedzieć, ile dziennie musi spożyć mięsa wilk? Zawsze uciekam od takiego pytania, bo to zależy. Głodny wilk zje więcej, nasycony wilk zje mniej, duży wilk zje więcej, mały wilk zje mniej. Ja raczej operuję kwestią, ile watacha wilków potrafi zabić. W związku z tym te nasze badania, które jeszcze robiliśmy w Białowieży z kolegami sporo lat temu, mówią w ten sposób, że jeżeli będziemy mieli grupę wilków, która tak liczy około tam 5-6 osobników, one w ciągu roku zabijają mniej więcej 180 dużych ofiar, czyli co drugą noc, można tak obrazowo powiedzieć, to jest jedna duża ofiara. I teraz mówię, wracając do tego pana pytania, dlaczego opuszczają, to jest dlatego, że w momencie, kiedy jakby dla tych osobników średnich i niskich w hierarchii już nie ma jedzenia, bo żywimy się małymi ofiarami, one po prostu opuszczają tą swoją grupę rodzinną. I teraz, jeżeli taki samiec gdzieś w Polsce spotka samicę pochodzącą z innej grupy, one się spotkają, to one są w tym momencie tą parą rodzicielską, tak? Czyli jakby zmienia się ich status socjalny. To jest jeden z mechanizmów. Czy to nie jest tak, że wilk polując, pierw zaspokaja jakby... Generalnie polują, jak pan profesor wcześniej powiedział, na zwierzęta leśne kopytne. Naturalnie zadowalają się mniejszymi też ssakami lub zwierzętami, ale atak na same zwierzęta hodowlane, czy do nich dochodzi wówczas, gdy brakuje pożywienia, a wiadomo, że wilk często chodzi głodny, czy po prostu jest to typowe zachowanie wilka? Niekoniecznie. To jest kwestia łatwości zdobycia pożywienia. Jeżeli będą miały wilki dostęp do zwierząt hodowlanych i do zwierząt dzikich, zdecydowanie łatwiej poluje się na zwierzęta hodowlane, ponieważ one w dużej części nie mają już naturalnego instynktu antydrapieżniczego. Czyli łatwiej jest zabić owce, wilki potrafią zabić krowę i konia, nie ma najmniejszego problemu, prawda? Czyli były takie fajne badania robione kiedyś w Bieszczadach przez pana doktora Gule, który miał, tam były wilki znakowane nadajnikami radiowymi i on obserwował bardzo ciekawe zjawisko, że w momencie, kiedy wilki wieczorem rozpoczynały swoją aktywność i próbowały coś upolować, właściwie rozpoczynały od wizytacji
wszystkich miejsc z owcami w najbliższej okolicy. Jeżeli stwierdziły, że owce są dobrze pilnowane i nie ma szans upolować, szły do lasu, prawda, i polowały na jelenie. Czyli to jest kwestia raczej łatwości zdobycia pokarmu, bo dla nich mięso jest mięso, czyli to mięso pochodzi ze zwierzęcia hodowlanego czy ze zwierzęcia dzikiego, jest zdecydowanie to samo. Natomiast na pewno polowanie na jelenie, polowanie na zdobycz dziką jest zdecydowanie trudniejsze. Proszę jeszcze nam przybliżyć język ciała i odgłosy wydawane przez wilka, to znaczy szczekanie, wycie, piszczenie. Jest bardzo podobny jak u psów, to znaczy każdy, kto miał psa czy prowadzi psa, wie, jak to wygląda. Język ciała jest jak najbardziej typowy, czyli powiedzmy posturą ciała wilki sygnalizują swój nastrój. To jest układ uszu na przykład, wyraz pyska, układ ogona, osobniki, które są dominujące inaczej to wszystko mają, te uszy są postawione, prawda, inaczej kształtuje się ogon, osobniki podporządkowane sygnalizują swoją mową ciała, swoją posturą, jaką mają pozycję socjalną. To jest to. Oczywiście wokalizacja jest bardzo istotna, czyli wycie to jest zarówno komunikacja wewnątrz grupy, one się po prostu między sobą porozumiewają, jak i komunikacja na zewnątrz. To jest pełne spektrum tego. To mówię, to te były robione badania właśnie na wilkach generalnie trzymanych w warunkach takich półwolnościowych, gdzie to wszystko jest bardzo dokładnie przestudiowane. Czy morfologia wilka różni się na tyle, że jesteśmy w stanie rozpoznać samca od samicy? Ciężko to jest. I oczywiście dymorfizm płciowy, jak mówimy w języku naukowym, istnieje, czyli samica jest około tam 15-20% mniejsza pod względem masy ciała od samca. Natomiast no, nie zawsze to jest tak łatwo możliwe do określenia. To naprawdę trzeba mieć chwilkę czasu. Z reguły ten wilk nam bardzo tak szybko gdzieś tam przemyka. I tak naprawdę na pierwszy rzut oka raczej jest to bardzo trudne do określenia. Nie ma takich cech typu, powiedzmy, jak to się dzieje u sarny, że mamy kozła, samca i mamy samicę. Tutaj tego po prostu nie ma. Proszę powiedzieć jeszcze, bo to też jest ciekawe, które ze zwierząt, czy basior, czy wadera wiodą prym w watasze? Raczej to jest kwestia dominacji, raczej samiec ma tą mocniejszą pozycję, chociaż to samica rodzi młode oczywiście, ale te zależności socjalne są zawsze bardzo, bardzo takie trudne i złożone i może się zdarzyć tak, no do sporo badań mówi w ten sposób, że na przykład czasami zdarza się na przykład tak, że ten samiec dominujący, który ma taką bardzo silną pozycję, były takie przykłady, że on na przykład w jakiś sposób decyduje, że nie chce być ojcem potomstwa w danym roku. O. I są takie przykłady mówiące o tym, że go zastępuje na przykład brat. Czasami to jest na jeden sezon, czasami na dwa i nie wiemy do końca, nie wiemy do końca, dlaczego tak się dzieje. Czyli ta samica ma potomstwo jednak co roku, ale no, czyli to pokazuje jakby pewną skomplikowaną, że to nie jest takie bardzo proste to wszystko, że tam te zależności socjalne naprawdę są bardzo skomplikowane w tych grupach i to jest naprawdę taka grupa bardzo, bardzo złożona. Czas nas nieubłaganie goni. Mam jeszcze jakby pytanie jedno. Dlaczego boimy się wilka? Czy powinniśmy się bać wilka? Ja myślę, że to jest bardzo silne zakorzenienie, przede wszystkim takie, no nazwijmy to historyczne, a może i kulturowe. Zawsze jakoś, ja już nie abstrahuję od tego czerwonego kapturka, który każdy gdzieś tam czytał w dzieciństwie i że mamy to w głowach naszych, że wilki, powiedzmy, są dla nas groźne, ale niewątpliwie były takie czasy, jeszcze nie tak dawno, że wilki naprawdę stanowiły zagrożenie dla tych niewielkich społeczności wiejskich przede wszystkim. Były okresy wojen, kiedy zostawiało mnóstwo niepogrzebanych zwłok, kiedy wilki na pewno się żywiły, prawda, być może tam były padliną, a być może tam byli ranni, którzy po prostu gdzieś tam nawet wilki były w stanie zabić. Wyczuły krew, tak? Po prostu. I badania naukowe mówią wyraźnie i całe takie na całym świecie, że ciągle zdarzają się przypadki ludzi, którzy padają ofiarą wilków, albo są ciężko pogryzieni, albo wręcz są zabici przez wilki. Ja cały czas mówię, że no nie możemy mówić społeczeństwu w ten sposób, że wilk jest barankiem i że wilk jest zwierzęciem, które nie jest niebezpieczne w ten sposób, podwójne zaprzeczenie. Ja zawsze mówię, że jest to dziki drapieżnik, który dla człowieka może być potencjalnie niebezpieczny. To oczywiście to są sytuacje bardzo rzadkie i tych przypadków naprawdę dużo nie mamy, ale one się jednakowo zdarzają. Zdarzają się ostatnio w Ameryce Północnej, zdarzają się również u nas w Europie. Panie profesorze, może ja inaczej sformułuję pytanie. Czy idąc na przykład na grzyby do lasu,
widząc wilka, powinienem się bać, uciekać? Znaczy jak się powinien zachować? Ja uważam, że zawsze należy w stosunku do zwierzęcia dzikiego zachować ostrożność. Czy to będzie jeleń, czy to będzie dzik, czy to będzie wilk. Jeżeli ja bym spotkał wilka w bezpośredniej mojej bliskości, na pewno bym po prostu nie stracił z nim kontaktu wzrokowego. Chciałbym widzieć, co ten wilk robi, prawda? I prawdopodobnie bym się spokojnie, w sposób kontrolowany oddalił. Tutaj mówimy oczywiście o czymś takim, co nazywamy dystansem do człowieka, co jest tutaj już wybiega poza zakres naszego wywiadu, gdyż to jest bardzo długie opowiadanie, ale niewątpliwie w tej chwili obserwujemy w całej Europie takie zjawisko, że wilki jakby zaczynają być obserwowane coraz bliżej ludzi, czyli ten dystans do człowieka zmniejsza się i niewątpliwie to budzi pewne obawy, które gdzieś tam w tyle głowy każdy ma. Czy on mnie nie zaatakuje, czy coś złego się nie stanie, prawda? I był w Polsce w tym momencie taki jeden czy dwa przypadki, że wilki gdzieś tam na szczęście niegroźnie pokąsały kilka osób. I to też wskazuje na fakt taki, że to może się zdarzyć. Ja bym osobiście uwielbiam chodzić na grzyby i nie rozglądam się, czy mnie obserwują wilki, czy nie, a na pewno są to lasy, gdzie wilki są. Tu bym może nie demonizował sprawy, ale to nawet mówiłem na spotkaniach tutaj z młodzieżą na miejscu, że zwracałbym uwagę na wszelkie zachowania, nazwijmy to, odstające troszkę od takiej normy, bym powiedział. Czyli jeżeli mamy wilka, który jest w ciągu dnia blisko miejscowości, który w jakiś sposób nie wykazuje takiego zachowania, że boi się człowieka, a nie daj Boże podchodzi do ludzi jeszcze, prawda? To wtedy należałoby w jakiś sposób poinformować, nie wiem, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, miejscowe nadleśnictwo, że taka sytuacja się dzieje, dlatego że nawet ludzie, którzy są za jakby całkowitą ochroną tego gatunku, którzy uważają, że nie powinniśmy jakby regulować jego populacji, już mówią tym samym językiem. To znaczy, jeżeli pojawia się taki osobnik, on jest określany jako tak zwany osobnik zuchwały, że jednak odstaje od normy. Odstający od normy i tu powinniśmy po prostu spokojnie do tego podejść. Natomiast nie widzę powodu do paniki i żeby mówić w ten sposób, nie korzystajmy z lasów, nie biegajmy, nie jeździmy na rowerze, ale tych przypadków interakcji naprawdę jest coraz więcej. Czy to jest również tak, jak w świecie psów i ludzi, że w konfrontacji człowiek-pies należy, tak znawcy twierdzą, nie patrzeć mu w oczy, ponieważ traktuje to jako wyzwanie. Czy podobne relacje są człowiek-wilk? Ja psa nie posiadam, znałem, wiem to, że mówi się o tym niepatrzeniu w oczy. Ja uważam, że to jest podobnie jak z psem. Proszę zwrócić uwagę, ile mamy przypadków, że pies, który jest właścicielem przez ileś lat, potrafi go zaatakować i potrafi zrobić mu krzywdę. Tak? Nie wiadomo dlaczego, czyli to jest psowaty, największy psowaty, którego znamy. W związku z tym należałoby zachować pewne podobne reguły gry, to znaczy jest to dzikie zwierzę, widzimy go, a jeżeli nam się nie usuwa, nie ucieka, to należy zachować jakby pełną kontrolę i po prostu patrzeć, co się dzieje tak naprawdę. Panie profesorze, czas jest po prostu bezlitosny. Jest. Musimy powoli kończyć. Ja chciałem Państwu podziękować i przypomnieć, że naszym gościem był profesor doktor habilitowany Henryk Okarma. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Panu.